Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. I w dzisiejszym materiale odpowiem Wam na pytanie, jakie są znaczące różnice pomiędzy dyskiem na SATA i dyskiem na złącze M2. Zapraszam. I do moich testów będę używał jednego z nowszych dysków SSD Plextora właśnie na złącze M2. Tak więc wpadłem na pomysł, że porównam go z moim starym Samsungiem Evo 840, którego kupiłem gdzieś 4 lata temu. Sprawdzimy, czym tak naprawdę różni się taki dysk na M2, pomimo tego, że jest on o wiele mniejszy. Sam, kiedy wcześniej oglądałem testy dysków, często spotykałem się z opinią, że zasadniczo, kiedy używamy dysku pod M2, przeskok wydajności komputera nie jest tak duży, jak w przypadku przesiadki z dysku HDD na SSD. I powiem Wam, jest w tym całkiem sporo racji, bo myślę, że taki przeskok wydajnościowy, który jak najlepiej jest w stanie zobrazować, to tak jak mieliśmy dyski twarde na złącze IDE i dyski twarde na złącze SATA. Dysk HDD to dysk HDD, zmieniło się jedynie złącze. I ktoś by mógł powiedzieć, że tak jak tutaj, w przypadku dysków SSD, to jest tylko zmiana łącza i zasadniczo technologia się niewiele zmienia. Jest to, myślę, nie do końca prawda, chociaż koniec końców przeskok wydajnościowy będzie mniej więcej też taki. Da się go zauważyć, ale nie jest on aż tak znaczący, kiedy przesiadaliśmy się z dysków HDD do SSD. I to bardzo dobrze widać przy benchmarkach tych dysków, bo powiem Wam, że... Holy shit! Tak, ten dysk jest szybki. Piekielnie szybki, jeżeli przynajmniej chodzi o transfery plików. I można to całkiem fajnie zaobserwować wtedy, kiedy postanowimy skopiować jakiś dość duży plik wideo i wkleić go parę razy do tego samego folderu. To są po prostu niezależne kopie, utworzone w sposób praktycznie błyskawiczny. Część z Was także prosiła mnie, żebym porównał typy pamięci i powiedział coś o nich więcej. Mianowicie w tym dysku SSD od Plextora zastosowano kości TLC, które uchodzą za mniej trwałe. Dlaczego tak jest i co to w zasadzie oznacza, że kości są TLC? TLC to skrót od Triple Layer Cell, czyli w praktyce na chłopski rozum oznacza to, że w jednej komórce pamięci możemy zapisać aż do 3 bitów danych. Pamięci MLC, czyli Multiple Layer Cell, pozwala na zapis jedynie 2 bajtów pamięci. Czyli teoretycznie kości MLC są bardziej trwałe ze względu na to, że są rzadziej zapisywane i jest ich po prostu więcej na dysku. Weźmy na przykład pod uwagę mojego Samsunga. Ten Samsung ma 4 lata, jest wykonany na kościach TLC i działa dalej bardzo dobrze. Plextor wydaje się dość poważnie traktować swoje produkty, gdyż na taki dysk wykonany w technologii TLC 3D NAND daje on nam aż 5 lat gwarancji. Też wypadałoby się spodziewać po cenie takiego dysku twardego, który oscyluje w okolicach 1200 zł. Myślę, że jest to raczej rzecz, która powinna być zabiegiem oczywistym i osobiście myślę, że takie dyski są kierowane do ludzi, którzy albo mogą sobie pozwolić na tak duży zakup i oczekują, że technologia będzie po prostu najlepsza z możliwych, lub dla ludzi, którzy pracują z dużymi plikami. Osobiście ja zauważyłem minimalną różnicę przy edytowaniu plików Full HD, jednakże myślę, że tutaj osoby, które edytują przy 4K będą widziały znaczny wzrost wydajności, no ponieważ te pliki są po prostu 4 razy większe, no i wtedy po prostu przewijanie po osi czasu powinno być znacznie płynniejsze. I na sam koniec pomyślałem, że całkiem fajnym testem będzie bezpośrednie porównanie tych dwóch dysków. Postanowiłem, że sklonuję zawartość z tego SSD Samsunga na tego Plextora. Miałem tam zainstalowanego Linux Minta, dodałem 4 rzeczy do autostartu, terminal, Spotify, Firefoxa i Steama. We'll be right back.
No i jak widzimy, wyniki są dość podobne, jednakże minimalnie tutaj był w stanie przyspieszyć dysk na M2 przy takim samym starcie systemu. Koniec końców, komu mógłbym polecić takie dyski pod M2? Myślę, że przede wszystkim osobom, które składają dopiero komputer, to znaczy po prostu kupują nowy i będą mieli takie złącze na płycie, ponieważ taki dysk pod złącze M2 wydaje się być bardziej przyszłościowy i z czasem, gdy pewnie więcej aplikacji będzie wykorzystywało potencjał tak szybkich dysków, będzie on miał więcej sensu. Jednak jeżeli ktoś z Was posiada dysk SSD w tym momencie i chciałby po prostu sobie wymienić dysk na taki M2, myślę, że najpierw powinien się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebuje tak szybkiego transferu. Podsumowując, fajny ten dysk, taki niezawolny. Dobrze, tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, bye.